Czy wiesz, że gdyby Ziemia była położona bliżej Słońca zaledwie o 5%, woda w oceanach wygotowałaby się? Gdyby jednak nasza planeta była zaledwie 1% dalej, oceany zamarzłyby. Życie na Ziemi jest możliwe dzięki temu, że jej orbita, prędkość ruchu obrotowego, wielkość i położenie Księżyca, pole magnetyczne i atmosfera, a także naturalne cykle, jak choćby obieg wody, są idealnie zharmonizowane. Pomyśl o tym, w jaki sposób rozwija się człowiek. Wszystko zaczyna się od tego, że plemnik łączy się z komórką jajową. Oba elementy zawierają kompletną informację genetyczną, która opisuje nowe życie, począwszy od struktury wszystkich naszych narządów wewnętrznych, aż po cechy psychiczne. Doprawdy trzeba niezwykłej wiary, aby uznać, że wszystkie te procesy zaistniały przez przypadek. Prorok Izajasz zapisał: bo tak mówi Pan, Stwórca niebios, On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan, a nie ma innego. Izajasz, rozdział 45, werset 18. Pismo Święte nie jest podręcznikiem naukowym, ale już na początku w Księdze Rodzaju mówi wyraźnie, że Stwórcą Wszechświata i Dawcą Życia jest Bóg. Podkreśla również, że Bóg ukształtował żywe istoty według ich rodzaju. Współczesna nauka odsłania wiele fascynujących tajemnic wszechświata i organizmów żywych, jednak na wiele pytań nadal nie znajduje satysfakcjonującej odpowiedzi. Twierdzenie, że Bóg jest stwórcą, jest nie tylko wyrazem wiary. Dowodem stworzenia jest złożoność flory i fauny, na przykład stworzenie kodu genetycznego organizmów żywych, a podział komórki jest wręcz cudem inżynierii genetycznej. Zastanawiającym jest także brak form przejściowych w materiałach kopalnych, czyli skamielinach. Możesz wierzyć, że twoje życie jest dziełem ślepego przypadku, a twoje niezwykłe zdolności efektem mutacji na przełomie milionów lat. Możesz wierzyć, że po śmierci twoje ciało rozpadnie się na miliardy atomów i odejdziesz w niebyt. Jaki jest wówczas sens takiego życia? Możesz też uwierzyć, że stworzył cię pełen miłości i dobroci Bóg na swój obraz i podobieństwo, a twoim celem jest życie wieczne, bez chorób, nałogów i śmierci. Co wybierasz? Jeśli chcesz poznawać Słowo Boże wspólnie z nami, zapraszamy do kontaktu.